Zapowiada się kolejny upalny wakacyjny piątek. Temperaturę podniesie na pewno premiera drugiego filmu z serii o Ant-Manie. Tym razem Scott Lang będzie musiał połączyć swoje siły z Osą, aby razem odkryć sekrety z przeszłości. Też ruszyłabyś mu z pomocą? Tego się już nie dowiemy. Ale gdybym ruszyła, to ciebie by nie złapali. Robię różne głupoty, a konsekwencje ponoszą ci, których kocham. Przez ciebie musieliśmy uciekać. I wciąż uciekamy. W drogę. Przydałby ci się ktoś do pomocy. No wiesz, partner. Chwila, dałeś jej skrzydła? I dopalacze. Jak ja zaczynałem, tej technologii jeszcze nie było. Była, jasne. Była? No to... Ant-Man i Osa. Ant-Man i Osa, wersja z dubbingiem o 12 i 18. O 20.15 wersja z napisami. 14.15 Książę Czaruś. O 16 Jak zostać czarodziejem. Zwariowana animacja scenarzystów Epoki Lodowcowej 2 to pełna magii opowieść o tym, że klucz do szczęścia zawsze leży w naszych rękach. Bohaterem filmu jest nieśmiały chłopiec o złotym sercu i bujnej wyobraźni. Marzy o przygodach, ale nie wierzy, że jakaś może go tak naprawdę spotkać. Pewnego dnia niespodziewanie odkryje przejście do innego ekscytującego wymiaru. To, kogo tam spotka, w głowie się nie mieści. Gdy potężny czarnoksiężnik rzuci czar na całą Ukrainę, pogrążając ludzi w smutku, Terry zostanie wybrańcem, który się z nim zmierzy. Czy chłopiec odnajdzie w sobie odwagę, by stanąć twarzą w twarz z potężnym magiem? Czy można wyczarować radość? Zjawił się Zgrunt! Zaraz wam tu wszystko pięknie ze zgredzieje! Rzucił mroczne zaklęcie. Twórcy Epoki Lodowcowej 2 przedstawiają. Jestem Śnieżka Królewna. A ty to? Terry. Mężny Terry. Nie, tylko Terry. Chciałbym wrócić do domu. Możesz mi pomóc? Jak tylko ocalisz królestwo. Znajdźcie kryształowy klucz. Tylko tak zdejmiecie zły urok! Tego lata... To tylko mały chwast i trzeba go wyrwać! Braci! Do dzieła, mężny książę! Dobra. Jać! Bohater z przypadku odkryje, że o szczęście... Radość zniknie stąd na zawsze! Dam radę! A może nie? Warto walczyć! Jak zostać czarodziejem? Sobota i niedziela. O 12, 18 i 20.15 Ant-Man i Osa. 14.15 Książę Czaruś. O 16 Jak zostać czarodziejem. Poniedziałek, wtorek i środa Ant-Man i Osa o 11.45, 18 i 20.15. Jak zostać czarodziejem o 14 i 16. Czwartek, 11.30 Ant-Man i Osa. 13.45 Jak zostać czarodziejem. 15.45 i 18 ponownie Ant-Man i Osa. O 20.15 wieczór kinomaniaka, a w nim lekkie i przyjemne kino kobiece z niezmiennie piękną Sharon Stone w roli głównej bohaterki. Senna jest projektantką mody, ale jej życie dalekie jest od wymarzonego ideału. Mimo że umawia się z młodszymi mężczyznami, nie może znaleźć właściwego partnera, z którym chciałaby spędzić resztę życia. Nawet pomoc w poznawaniu nowych kandydatów, którą zajmuje się jej najlepsza przyjaciółka, nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Wszystko
się zmienia, gdy w dniu swoich urodzin poznaje przystojnego Adama. Co prawda nie jest wymarzonym przez bohaterkę sławnym aktorem ani gwiazdą rocka, ale Senna znajduje w nim coś fascynującego. Kiedy spotkanie dobiega końca, oboje myślą, że już nigdy się nie zobaczą. Nic bardziej mylnego. Dokładnie rok później, w dniu kolejnych urodzin Senny, ona i Adam wpadają na siebie ponownie. Czy tym razem im się uda? Życie, podobnie jak urodzinowe prezenty, pełne jest niespodzianek. Senna doesn't believe in marriage. I just don't think that you need a contract to prove that you love somebody. Senna! What did I wish for? Truth is, I'm good right where I am. Partnerem programu jest agencja reklamy Multimedia Partyzantów 34A w Puławach. www.multimedia.net.pl